O zabranie głosu proszę ocalałego z zagłady, świadka Holokaustu, pana Mariana Turskiego. Zanim wywiezieni zostali do komory gazowej, tacy jak oni przeżywali kilka dni niesamowitej udręki i upokorzenia. Doznawali ich od Niemców i od kolaborujących z nimi Ukraińców i Litwinów. Za łyk wody trzeba było płacić zegarkiem albo setkami złotych. Trafiłem do Auschwitz i przeżyłem dwa marsze śmierci. Tam przyniosła mi wolność armia sowiecka, w której większość stanowili Rosjanie. Moja wdzięczność dla nich, dla tych, którzy wyzwolili mnie z niemieckich obozów, będzie mi towarzyszyć do ostatniego dnia mojego życia. Dlatego tych, którzy sieją nienawiść, Jacques, oskarżam.